teraz będzie ładna rocznica, to już jest ostatnia w tej wielkim cyklu polskich rocznic. To jest ta umowa 40, nawet nie pierwszego zjazdu i nie bramy, tylko dokumentu, który naprawdę trudno znaleźć w internecie, ale radziłbym, bo wśród widzów są pewnie cierpliwi, czyli dokumentu o nazwie Rzeczpospolita Samorządna, czyli deklaracji programowej pierwszego zjazdu Solidarności chyba z października 40 lat temu. Zresztą Andrzej Porawski, który jak my teraz rozmawiamy, właśnie prowadzi teraz to i on był jednym ze współautorów tego, redaktorów tego. No to było jakieś nasze marzenie, to był moment konstytucyjny, później był stan wojenny, więc nie wiem, co by było, gdyby te pomysły, naprawdę takie no, niezwykłe pomysły dotyczące polskiej samorządności, w realiach, nazwijmy to, opresji sowieckiej, no bo to trzeba nazwać, ten jakieś takie próby przepchnięcia jakiegoś terytorium, na którym jednak będziemy samorządni, w zakładach pracy, w tego, to jest niezwykły dokument, on jakby zaginął w tej rozmowie, ale po tych 40 latach, tak trochę pompatycznie, to wydaje mi się, że nam jest potrzebny jakiś nowy dokument o Rzeczpospolitej samorządnej, obywatelskiej, tylko że tamten dokument w dużej mierze widać, bo on ma olbrzymi polot i tak dalej, był pisany chyba ręką Geremka i tego rodzaju ludzi, no widać, że on ma olbrzymi taki oddech, taki państwowy, wielki i tak dalej. No w ogóle Tischner, no to był taki moment, że też pojawili się tacy ludzie w tym całym świecie, gdzie poza emocjami potrafili jakoś nadać rzeczom kształt poprzez odpowiedni, nazwijmy to takie zakotwiczenie aksjologiczne jak Tischner, o godności pracy, o tym i tak dalej, to było mocne. Bez tego to mogło być tłum równie dobrze, znaczy to było coś innego, ludzie zobaczyli, że o coś więcej chodzi. No i państwowcy, którzy mogli to napisać. W tej chwili trudniej by było napisać ten dokument, ale tęsknię za czymś takim, co byłoby wynikiem jakiejś naszej rozmowy, w której to już ani nie jest autorski dokument jednego człowieka, ani nie jest umową okrągłego stołu, gdzie jednak no, to jest jakaś grupa, nie wiem, kilkuset osób, tylko że my w tej chwili potrzebujemy nowej umowy społecznej, której częścią już nie są tylko partie polityczne, tylko właśnie bardzo szeroko rozumiane jesteśmy my wszyscy. I to jest trudno, bo to jest, bo nie wiem, tamto trwało kilka tygodni, okrągły stół to było kilka miesięcy, 700-800 osób rozmowy, no a teraz potrzebowalibyśmy pewnie trochę więcej i ja bym jakoś namawiał do tego, że to musimy znaleźć jakąś metodę.